Tu właśnie widzieliśmy konsumowanie się nawzajem dwóch mężczyzn, a tam zachwyt skonsumowania się nawzajem dwóch tatusiów. No, zupełnie tego nie rozumiem. Naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć kreowania nieprzyzwoitości. No bo nie był pan edukowany seksualnie w swoim czasie i dlatego pan profesor tego nie rozumie. Być może nie byłem edukowany seksualnie, dlatego że moi rodzice, że tak powiem, widzieli możliwość mojego naturalnego wzrostu i tworzyli mi alternatyw, których wcale bym nie chciał. Ja jestem rad, dzięki temu, że mam docenta. Trzeba po prostu wiedzę, mieć rzetelną wiedzę. Proszę mi wierzyć, że mam rzetelną wiedzę. Ale nie wiem, czy w sprawach dobrze, seksu. Czy... No i pani się już na pewno tego ode mnie nie dowie, proszę panią, to już jeden czas. No też tak myślę, Wojtku, patrząc na pana. Jak